czego? Mózgu. Umysł jest dualny. Żeby coś wykreować, musi w pierwszej kolejności temu zaprzeczyć. I to jest pewien problem, dlatego że jeżeli kreujemy i sami sobie wymyślamy na przykład sukces w sprawach zawodowych i konkretnie precyzujemy, że to ma być firma, która przynosi setki tysięcy złotych dochodu, będzie się zajmowała tym i tamtym i będzie miała tylu klientów, jak precyzujemy, taki bilans robimy właśnie umysłowy, to żeby przestrzeń mogła wykreować dla nas tę firmę zgodnie z tym, co nasz umysł sobie wymyślił, no musi skądś coś wziąć. Zatem prawdopodobnie gdzieś ci czegoś zabraknie. Znam osoby, które kreują, nie wiem, właśnie świetne biznesy i w sprawach uczuciowych im się nie układa, albo kreują cudownego partnera i mają problem, by zajść w ciążę, albo tak jak twórcy Sekretu napisali, bestseller i mają problem, by dostać pieniądze jako zapłatę za ten bestseller, tak? Czyli sprawa wylądowała w sądzie i do dzisiaj się o te pieniądze sądzą. Także jest sukces, ale gdzieś czegoś zabrakło i to jest kreacja z umysłu. Kreacja drugim sposobem jest kreacja z serca. To jest właśnie ten moment, w którym jesteśmy zsynchronizowani z przestrzenią, zaakceptowaliśmy ją taką, jaka jest, podnosimy swoją wibrację i w tym stanie czytamy tak naprawdę różne warianty przestrzeni. Pokazują nam się różnego rodzaju opcje, które są dostępne w naszym życiu. I będąc w tym stanie, możemy je po prostu wybrać, jeżeli któraś z tych opcji, która nam się wtedy pokaże, będzie nam odpowiadała. I mówimy, realizujemy, tak? Albo mówimy, kurczę, nie za bardzo to czuję, nie realizuję. Mamy generalnie wolną wolę, nie musimy zrealizować wszystkiego, co jest dla nas przygotowane. Natomiast opcji przygotowanych jest mnóstwo i to są opcje, których umysł z kolei nie jest w stanie sobie wyobrazić. Umysł jest odtwórczy. Umysł odtwarza to, co widział na filmie, przeczyta w książce, koleżanka powiedziała, historia jakaś się wydarzyła. Umysł jest ograniczony. Pamiętajcie, umysł jest jedynie jednym z naszych zmysłów. Również jednym z tych zmysłów, który odczytuje informacje z pola energoinformacyjnego, ale tylko je odczytuje, on ich nie kreuje, tylko jest odbiornikiem. No i oczywiście trzeci sposób kreacji, najpiękniejszy i najcudowniejszy, jaki nam się trafił, to kreacja życia, czyli płodzenie dzieci i tworzenie prawdziwego, materialnego życia, które jest równocześnie uduchowioną istotą, prawda? No, myślę, że piękniejszej historii być nie może i piękniejszej kreacji. Zresztą ta ostatnia kreacja cechuje się tym, że łatwiej nam odczuwać miłość bezwarunkową, będąc rodzicem, ponieważ to jest ten moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że faktycznie tak naprawdę nic dla nas nie jest tak ważne, jak na przykład życie i zdrowie tego dziecka naszego. Nie jesteśmy to my, jest to odrębna jednostka, a jednak bylibyśmy w stanie bardzo dużo zrobić, o ile nie wszystko, z oddaniem życia, by temu naszemu potomkowi wszystko jak najlepsze zapewnić i pomóc wzrastać w zdrowiu, tak, w radości i w miłości. Także i bez względu na to, jakie to dziecko jest, rodzic, który potrafi bezwarunkowo kochać, kocha bezwarunkowo. Także tak to mniej więcej wygląda. Te trzy sposoby, pamiętajcie, że macie wybór. Kreacja serca jest jedynie o tyle skomplikowana, że trzeba umieć wejść w ten stan synchronii. No i to jest jedyne ograniczenie, tak? Także trzymam kciuki, a za kreację serca, za kreację pięknych, wysokich wibracji w waszym życiu, bo im więcej wykreujecie, tym mnie będzie się lepiej żyło. I na odwrót, im więcej ja wykreuję i moi przyjaciele i osoby, z którymi
którymi blisko żyje, tym wszystkim będzie się lepiej żyło. Także kreujcie, podnoście wibracje, będzie wszystkim nam dużo, dużo lepiej. Heart Math Institute przeliczył, że do podniesienia wibracji całej ludzkości wystarczy 10% świadomych, oświeconych osób. Nie muszą być wszyscy na bardzo wysokich wibracjach, wystarczy około 10% wysoko świadomych. Także kochajmy również tych, którym się nie udaje. Kochajmy, starajmy się kochać wszystkich. Do następnego razu, pa!